I'm sure that Draco Malfoy is the heir of Slytherin. I think you might be right. And if he is, I know a way we can prove it. Polyjuice potion. Polly what? Polyjuice potion can transform a person into someone else, even a Slytherin. We could trick Malfoy into admitting he's the heir. To make the polyjuice potion, we'll need several ingredients. Lacewing flies, leeches, fluxweed, noctgrass, horn of bicorn, and shredded boomslang. Okay, I'll get the noctgrass and fluxweed. Harry, you can get the leeches, lacewing flies, and shredded boomslang. And I'll get the horn of bicorn. You two had better get to potions class. When I find a place to prepare the polyjuice potion, I'll send Hedwig. Silence! Mixing potions is a very precise science. I suggest that Potter, Weasley, and Longbottom listen carefully to my every word. This year, like last year, I won't allow any disobedience. Pay attention, Potter. You are going to remind us how to mix a Wiganweld potion. If you remember, you must first activate the cauldron. With this done, you must then press the three symbols indicated until the cauldron fills. Powiem tak. Nie podoba mi się bardzo teraz wątek z lekcją eliksirów, ponieważ to jest dosłownie kopiuj wklej to, co było w kamieniu filozoficznym na PS1. A tak to... Zresztą, kurde, nie wiem. Zaraz wam w sumie o tym opowiem, bo teraz będzie cutscenka. Good enough. Only a fool would expect better of you. Now remember, when the cauldron is full, you can activate it to gain the Wiganweld potion. Class dismissed. Hello there. I wonder if you boys could do me a favor. Of course, Hagrid. It's nearly Halloween, and my pumpkin patch has been overrun with gnomes. Can you help me to get rid of them? I'll help, Hagrid, but I think Ron has some things he needs to do. I do? Like getting some noctgrass and fluxweed? Oh yeah, just make sure that you don't forget the boomslang skin, lacewings, and leeches. Leeches? Oh, nasty creatures. But if you're after some boomslang skin, I've got some in my hut. Need this stuff for homework, do you? Yes, that's right. Homework! For potions! All right then, Harry. I'll make a deal with you. Get rid of them gnomes in my pumpkin patch, and I'll give you some boomslang skin. Okay, Hagrid. It's a deal. Let's see if you can get these blasted gnomes out of my pumpkin patch. Do well enough, and I'll give you some boomslang skin. To fling the gnomes, press the square button, which will help you build up speed. The faster you press, the more speed you gain. When you reach the fence, press the triangle button when you're ready to chuck the little pest out of my pumpkin patch. Try and throw the gnomes as far as you can, Harry. You'll get points for distance and extra points for every target you hit. Dobra, zanim będziemy znowu rzucali gnomem, czyli powtórka znowu kopiuj wklej z początku gry. Znaczy, mimo że to jest kopiuj wklej, to jakoś niezbyt mi to przeszkadza, aczkolwiek no mogliby zapewnie jakiś inny wątek dać, jak na przykład, nie wiem, przechadzka po tym, po jakiejś tam po lasku na przykład u Hagrida, że tak powiem, to tak mogę co jedynie powiedzieć. To co chciałbym tutaj powiedzieć? Właśnie propos lekcji eliksirów. Bardzo mi się nie podoba to, w jak płytki sposób ta gra to przedstawiła, w sensie tutaj wersja na PS1. Bo zobaczcie, mieliśmy drzwi zablokowane do tych lekcji eliksirów. Okej, mieliśmy. Ale co szkodziło twórcom, by zrobić, nie wiem, właśnie coś a la taką czasówkę, tak jak to było w przypadku Lockharta czy Profesor Sprout? I no nie wiem, chociażby... coś zupełnie nowego, no bo nie oszukujmy się, to jest kopiuj wklej. My to już się uczyliśmy w kamieniu filozoficznym na PS1, no do chuja wafla, to jest raz. Dwa,
mogliby na przykład zrobić coś takiego, że Snape po tym, jak nam znowu robi kopii w klej, jak się robi eliksiry, to mógł nie dać nam zadanie zdobądź odpowiednie składniki na ten eliksir wiganowy, a on tylko wspomniał o eliksirze wiganowym i tyle, i w ogóle rób ta co chce ta dalej, nie? Bo on tylko przedstawił nam za pomocą tych symboli, wiecie, x, kółko, kwadrat i na tym się cała praktyka kończy. Dla mnie to jest oczywiście po lenistwie zrobione i bardzo mi się ten wątek nie podoba. Ale swoją drogą, co mi się podoba, to to, że Hagrid pojawił się w Hogwarcie i zabrał tutaj naszych bohaterów właśnie na pole, żeby rzucać gnomem. A w szczególności, w sumie w zupełności to tylko Harry'ego zabrał, no ale wiecie o co chodzi. Tak więc teraz jedziemy z koksem i rzucamy gnomem po raz kolejny. Oczywiście się skupimy na tym, żeby nie było. Muzyka, która nam towarzyszy, to jest jedna z muzyk, która również leciała w tych... Leciała w tych specjalnych zadaniach od różnych uczniów w kamieniu filozoficznym. Jak na przykład u tego jednego ziomka, któremu były rzucane w tym sklepiku, co on był w kamieniu filozoficznym, co jakiś gnom albo ktoś rzucał tymi garnkami i innymi tam dyniami, nie? To ta muzyka, pamiętam, że leciała. Może, przepraszam, że ja się tak trochę zakręciłem, ale po prostu potrzebowałem jakby znaleźć myśl, bo żeby nie wyglądało to tak, że ja nie wiem o czym mówię, ale pamiętam, że było to wyzwanie na początku gry, gdzie trzeba było właśnie dojść do tego jednego chłopaka, co potem ktoś rzucał tymi garnkami, dyniami, innymi tego typu rzeczami, a Harry musiał za pomocą różdżki to wszystko niszczyć, no nie? Możliwe, że będziecie wiedzieli o co chodzi, a jak nie, no to zapraszam obadać mój let's play z kamienia filozoficznego. Tutaj kompletnie skiepściłem, więc będę musiał powtarzać. Aczkolwiek, no na razie tylko w jedną rzecz trafiłem, co mnie bardzo, ale to bardzo się nie podoba. I wolałbym jednak trafić w coś na wprost, a nie znowu kurwa w to samo. No to już kompletnie skiepściłem, kurde. 15 razy w to samo miejsce, serio? No niby pobiliśmy rekord, ale mi się to nie podoba. Fantastic. That's your all-time highest score. Well done. Well done, Harry. Here, have some boomslang skin. You've earned it. Wasn't that fun, Harry? Do you want to play again? Oczywiście, że będziemy powtarzać, ale ja pierdzielę, ale to jest kolejny nonsens w tej wersji. Jakby, okej, ja wszystko jestem w stanie zrozumieć, ale czemu skóra boomslanga jest tutaj? Niech mi ktoś to wytłumaczy, bo to dla mnie to jest bez sensu. Jakby skórę boomslanga powinniśmy w inny sposób zdobyć, ale nie od Hagrida. I widzicie, i to jest to, o czym niejednokrotnie mówię. Co różni mnie trochę od Zagrajnika TV? No w sumie o nim tutaj wspomnę, no bo on robił tą serię z Harry'ego. Jakby ja mam osobiście wrażenie takie, że Zagrajnik bardzo często przypierdziela się o byle gówno do tych Potterów. Jakby może mieć tam w pewnym stopniu rację co do niektórych gier z serii, że jest to troszeczkę dziwne, co niektóre gry czasami sobą reprezentują, ale no w mojej opinii to są dopiero nonsensy, jeżeli chodzi o Harry'ego Pottera, bo to jest coś, co nie powinno mieć w ogóle miejsca i zastanawiam się, co twórcy w ogóle, w sensie w tym momencie Argonauci, co oni mieli w głowie, żeby dać ten wątek z skórą boomslanga właśnie w tym miejscu, nie? Jakby w ogóle sensu nie ma, zacznijmy od tego. Kurde, mogłem jakoś bardziej w środek wycelować, ale no kurczę, ciężko jest trochę w ten środek wycelować. Dobra, teraz w te ptaszki trzeba wycelować. Aha. Nie gadajcie, że się... nie da. Nie no, musi się dać.
Ale to jest kurde bezsens, ja pierdziele no. Trzeba się naprawdę skupić teraz. No w końcu tutaj trafiłem, ja pierdziele. Naprawdę trzeba było się kurde nagimnastykować, żeby w to coś trafić. ...160 punktów, wow! Kurczę pieczone, naprawdę, nieźle! Kurde! Myślałem, że uderzę w te ptaki, ja pierdziele! Kurde, no! Fantastic! That's your all-time highest score! Well done! Wasn't that fun, Harry? Do you wanna play again? Don't worry, Harry. I'll get Fang to chase that one away. Tak, tak, tak. Tak, 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 Harry, no. Naprawdę. No w końcu chyba trafię. No nie w... Ja pierdzielę, serio? Co za kurde głupie drzewo, bez kitu. No w końcu w to trafiłem. 250 punktów, ja pierdzielę. No to ładny bonus, kurczę. Naprawdę, bonus BGC w tym momencie wleciał na pełnej, nie? Bonus BGC. Mogliby mi dodać, kurde, 300 punktów, byłoby jeszcze lepiej. Ale dobra, teraz już na spokojnie, ja się skupię i widzimy się za niedługo. Wow, udało mi się pobić rekord, wuuu! Well done, you got yourself a new high score. Edgar Struga. No w końcu udało mi się tą kartę czarodziei zebrać. Nie, nie mam zamiaru powtarzać tego, kurde, spierdalaj. Thanks for saving me pumpkins, Harry. I hope you find a good use for that boomslang skin. Bearded stoats, look at the time. You better run off to the Quidditch pitch. Your first match against Slytherin's about to start. There you are! Come on, you'll be late for Quidditch! Did you manage to get the fluxweed and knotgrass? I got some flaxweed, but it wasn't easy. Come on, we better get to the Quidditch pitch before it's too late. No, nadal uważam oczywiście, że... O, zamknęli nas. Nie możemy stąd wyjść. Jakby nadal uważam, że zdobycie tej skóry boomslanga od Hagrida jest totalnie bez sensu. O, i tu przy okazji nie możemy przejść, bo Secret jest zamrożony. Rip. I mamy zimę! Co z tego, że kurde, obecnie u mnie za oknem jest 12 stopni Celsjusza i już w zasadzie jest wiosna, bo ja to nagrywam 14 kwietnia o godzinie 10.15, a wy pewnie to będziecie w maju widzieć, no bo Harry Potter i Komnata Tajemnic na PC-ta kończy się z dniem 1 maja, więc... No, na bank będziecie to w maju widzieć. A teraz czas na ułamane drzwi i Quidditch pitch. Okej. And as we join this important Quidditch game between Slytherin and Gryffindor, it is a tense moment. Slytherin are leading 60 points to nothing on the fastest racing brooms goal can buy. It's down to you, Harry. Catching the Snitch is the only way we're going to win. You've got to beat Malfoy. I can't shake this bludger. What's going on? All right there, Scarhead. Someone's tampered with this bludger. There's the Golden Snitch. Malfoy's on it, and Potter's chasing. There they go after the Snitch. It's heading for the stands. Amazing. I've lost sight of them.
No to lecimy. Czas na konfrontację z Malfoyem, czyli powtórka z rozrywki z Kamienia Filozoficznego na PC-ta i na PS1. Tylko z tą różnicą, że naparzamy się z nim w trakcie Quidditcha. Czyli dla mnie praktycznie zerowa różnica, tak na dobrą sprawę. No może poza Quidditchem. I swoją drogą, kurde, ten stadion bardzo ładnie wygląda. Jeżeli chodzi odnośnie tych... jeżeli chodzi odnośnie grafiki. Dawaj, dawaj. Ale dostaniesz teraz. Bęcki. Kwadrat, kwadrat, kwadrat. Dawaj, dawaj, dawaj. Szybciej, szybciej, bliżej. Dawaj, dawaj, Draco. Bardzo dobrze. Patrzcie, jak on dostaje bęcki. No. Mogłem się domyślić, że teraz będzie... Superman 64 moment. Draco został, kurde, daleko w tyle. Więc teraz można, kurde, Supermana 64 zrobić sobie, co nie? Nie wiem, powiem wam szczerze, że kurde, niby z jednej strony się już trochę przyzwyczaiłem do tego Supermana 64 i niby jest to całkiem spoko. Ale jednak... co za dużo to niezdrowo, kurde. A tego już trochę widzieliśmy, czy to w kamieniu, czy to w komnacie. Naprawdę. Serio, moglibyście coś innego wymyśleć. Dobrze. Elegancko. I teraz oczywiście moment, z którym miałem najwięcej problemów za dzieciaka, czyli złapanie znicza. Autentycznie. Z niczym innym nie miałem takiego problemu jak ze złapaniem znicza i wycelowaniu X-a. Come on, Harry Potter! Fantastic! Gryffindor win the match! Look out, Harry! Malfoy, ale z ciebie skurwiel bez kitu. Tfu na ciebie, kurde, ty paruwo jedna. Harry's arm was hanging at a very strange angle, but in his good hand he held the snitch. Aha, we've won! Lockhart told Harry to lie back as he tried to mend his arm with a charm. A strange and unpleasant sensation started at his shoulder and spread all the way down to his fingertips. His arm didn't hurt anymore, nor did it feel remotely like an arm. Ah, yes. Well, that can sometimes happen. So, Harry, just toddle up to the hospital wing. Madame Pomfrey will be able to, tidy you up a bit. The next moment, Dumbledore and McGonagall were backing into the room, carrying what looked like a statue. Together, they heaved it onto a bed. It means that the Chamber of Secrets is indeed open again. Hermione whispered to Harry that it was about time he collected together the ingredients for the Polyjuice potion. As soon as your arm is better, I think you should go to Diagon Alley. It was half term by the time Harry's arm was better, and following Hermione's advice, he caught the train to London. Harry met Hagrid in Diagon Alley. Thank you.
and get your supplies, Harry. I'm going to the pub to meet some old friends. I'll meet you back here in a while. Hagrid, ty tchórzu jeden, ty jak zwykle poszedłeś, kurde, walić piwsko, zamiast, kurde, ze mną tutaj być i pomóc mi zbierać składniki. A, idź ty, kurde. Zobaczmy w ogóle, jaką ostatnią kartę żeśmy zebrali. Harry Potter, Ignatfi, Gret, Jusson, Dork, Yardley, Edgar Struga, inventor of the sneakerscope. Adelbert, Chauncey, Cassandra, the Black, Bertie Bott, inventor of Bertie Bott's every flavor beans. Herpo the Fowl, Hengist of Wood, Paracelsus, Gaspard Shingleton, celebrated inventor of the self-stirring cauldron. Kurde, nie pamiętam, kogo żeśmy zebrali po tym ten, bo była oczywiście cutscenka, no nie, i ciężko mi było się, kurcze pieczone, skupić. W każdym razie na nowo sobie przewertowaliśmy, kurde, całe folio magii. Mamy 17/24, kurde, kart. To jest naprawdę bardzo ładny wynik. Bo to już pokazuje, że nam tylko 7 kart brakuje do końca gry. Due to some faulty cauldrons causing a stir, we are still closed. Sorry. I w ogóle jesteśmy, kurde, na Alei Pokątnej. Co mnie bardzo się podoba. Bardzo mi się ogólnie to podoba, że jesteśmy na Pokątnej, tylko szkoda, że jesteśmy znowu tak późno w grze, no bo jednak w Komnacie Tajemnic byliśmy w miarę wcześniej, co prawda w cutscence, ale jednak. W wersji na PS2 wiem, że jesteśmy na początku gry, po oczywiście intrze. Więc nie wiem, trochę mi się to nie podoba, jak wersja na PS1 potraktowała ulicę Przekątną. Back next year. Tak jakby, no trochę mi się to nie podoba, nie będę tego ukrywał. Większość sklepów jest pozamykana dlatego, że są święta, nie? No bo teraz, jak wiecie, w świecie Harry'ego są święta bożonarodzeniowe. Więc, no obecnie wszystkie sklepy są pozamykane, no nie? Jakiś list żeśmy dostali. Ale... I found the perfect place to make the polyjuice potion. Moaning Myrtle's bathroom in the upper castle. Come as soon as you have all the ingredients. Yours, Hermione. Ale to nas póki co nie obchodzi. Apologize to our customers for the temporary closure. We are still tidying up after Gilderoy Lockhart's last visit. Okej, okay, dobra. Wandered out for a spell. We'll return later. Nice earmuffs, Potter. Did your mum make them for you? Oh, I am sorry. I forgot. Malfoy, you're almost as funny as Filch. Now get out of my way. All right, Four Eyes. Oh, by the way, I've left a nice prize for you in this shop. Enjoy. Po raz kolejny się powtórzę, ale Malfoy to jest straszny burak. Buc i burak. Nic więcej nie mam do powiedzenia. O, tutaj NPC sobie ze sobą gadają. Fajnie. Today is a goblin bank holiday. Therefore, we are closed. Yes! Bank goblinów jest zamknięty. Nie będzie tutaj powtórki z rozrywki z wersji na PS1. Dobrze, dobrze. Ooh, what a lovely young man you are! Don't milk it, boy. My reservoir of compliments has run dry. Now go away. Don't milk it, boy. No, a ta Menelica oczywiście się z mordy też trochę zmieniła, no bo pamiętacie, w wersji na PS1 troszeczkę lepiej ona wyglądała teraz. Chyba że to jest inna Menelica, która karmi koty mlekiem, no to bardzo wtedy serdecznie przepraszam. Ale ogólnie, patrząc sobie na klimat Diagon Alley, to bardzo mi się podoba jakby muzyka, która tutaj nam leci. Zresztą posłuchajcie sobie, jest to ten sam motyw, który leciał w wersji PC-towej Komnaty Tajemnic w momencie, kiedy w pauzie byliśmy i w Folio Magii. Bardzo fajna, nostalgiczna muzyczka. No i cóż, tak się prezentuje Diagon Alley zimą, ale tutaj myślę, że nasza przygoda się na dzień dzisiejszy skończy. Włączymy sobie oczywiście autosaving, bo why not?
oczywiście, że chcemy sobie zapisać co i jak, tylko że najpierw zanim sobie zapiszemy, musimy wejść do jakichś drzwi. Moglibyśmy tutaj wejść w sumie. Żeby autosave wskoczył oczywiście. Bo te zadania będziemy sobie robili w tym, w następnej sesji. Może nawet dzisiaj nagram, zobaczymy. Nie chcę nic obiecywać. Please help me. Somebody's released a gang of pixies in my shop and they're wrecking the place. I'll give you anything you need if you can stop them before they destroy my shop. Dobra, to jedno zadanie sobie możemy jeszcze zrobić, kurde, czyli naparzanie w te chochliki. Zróbmy sobie to jedno zadanie, czemu by nie? Skoro już tutaj weszliśmy, no to przynajmniej będę wiedział, na czym ja stoję. Ogólnie to już będziemy mieli ponad połowę gry za sobą. Serio, na początku wydawało mi się, że ta gra jest trochę dłuższa od kamienia filozoficznego, ale uwierzcie mi, ta gra jest krótsza niż kamień filozoficzny. Ona się tylko wydaje dłuższa. Ładnie w ogóle ten sklep jest ozdobiony. I tam se, kurde, widzicie, w tle śnieg pruszy. Mimo że ja zimy nie lubię, no to w grach wideo trochę lubię nawet zimę. Ja w szczególności jak sobie tak ten śnieg pruszy za oknem. To jest coś pięknego. A wy możecie sobie, nie wiem, odpalić ciepły kominek. Wiecie, o co chodzi, nie? Thank you so much. How can I repay you? Have you got any leeches? There you are. And thanks again for your help. No, i sklepik mamy zamknięty. To, co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Tak więc, moi drodzy, z tej strony byłem ja, czyli pomidorowy.pl. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę ten let's play, jak i tę serię. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTube nie dostaniecie powiadomienia o tych odcinkach, to na Instagramie je dostaniecie. A na grupa na Facebooku oraz na Discord zapraszam, dlatego że się tam wszyscy ze sobą ładnie integrujemy i przy okazji powiadamam was o jakichś filmach, jak i live streamach. To by było na tyle, dziękuję za oglądanie. Nagrywałem to 14 kwietnia o godzinie 10:30. A wy to pewnie będziecie widzieli w połowę maja, jak nie końcówkę maja. Tak więc to by było na tyle, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu.